Witam serdecznie, moim gościem Mateusz Stawulski, Brugo Grudnowak. Cześć Łukasz, witaj. Mateusz, przegrywacie dzisiaj tak naprawdę w końcowych minutach mecz z Mawą Wykończenia Wnętrz. Ty dzisiaj w nietypowej pozycji bramkarskiej. Muszę przyznać, że umiejętności naprawdę wysokie i gdyby nie twoja wybitna postawa, to ten wynik był dzisiaj odwrotny. Raczej odwrotny jest, ale byłby wysoki w plecy, a dzisiaj ty uchroniłeś ten zespół tak naprawdę. Broniłeś gdzieś? Nie, Łukasz, nie broniłem gdzieś. Ja. Broniłem się raz tylko w życiu tak naprawdę, na studiach. A no tak jak mówisz, że mieliśmy dobrze poukładaną obronę dzisiaj. Zaczynało się wszystko od obrony. Powiedzieliśmy przed meczem, że zaczynamy od tyłu. To, co się uda z przodu, to się uda. A chłopaki w tych moich interwencjach, które jakieś tam były, dużo mi pomogli. Także no finalnie wynik jest 5-3. No ale fajnie to wyglądało. Ogólnie z całości meczu było dobrze. Jak odbierać taką porażkę? Do 39 minuty było jeszcze 3-3 i minuta przed końcem zrobiło się 5-3. W kategoriach porażki, czy tak można powiedzieć, Mawa zasłużyła na to zwycięstwo? Jest tak. Jesteśmy drużynami moim zdaniem podobnymi sportowo. Co tabela tak samo pokazuje, że jesteśmy koło siebie tak naprawdę. Teraz Mawa ma 3 punkty przewagi nad nami. No i są automatycznie wyżej w tabeli. Aczkolwiek no ta nasza gra, jeżeli mamy pełny skład, zaczynając od bramki, bo tak naprawdę drużyna zawsze buduje się od bramkarza, a jesteśmy w stanie wygrać z każdym, także no zobaczymy następne mecze z dobrymi przeciwnikami. Straight z Głodzikami, zobaczymy. No właśnie, Głodziki, nie pamiętam, czy grali z nami, chyba nie, tak? Nie grali. No właśnie, co powiesz o takiej drużynie? Wszyscy wiemy, że to drużyna tak naprawdę z przeszłością ekstraklasową, bo oni większością składu przeszli do tej najniższej ligi. Są do ogrania? Znaczy, z naszej strony zapowiadamy walkę. Na pewno też jest pełna mobilizacja na ten mecz. Czekamy na ten mecz, żeby go rozegrać z Głodzikami. Zmierzymy się, zobaczymy, jak poziomowo wyglądamy, bo nie ukrywamy, że też mamy aspiracje, żeby grać wyżej. A czas pokaże. Pełny skład i jedziemy. Dziękuję za wywiad. Dzięki wielkie.